Witam bardzo serdecznie wszystkich. Połączymy tutaj takie podstawy tej pierwszej pomocy. Ja nazywam się Szymon Połednik. Jestem tutaj trenerem przygotowania motorycznego w fizjosporcie. Jestem również po studiach ratownictwa medycznego i będę miał przyjemność poprowadzenia ten webinar dla Państwa. Zacznijmy sobie od resuscytacji. Czym jest sama resuscytacja? Jest to proces, który składa się z wielu etapów, które sobie zaraz też również przytoczymy. Tutaj myślę, że obrazek Państwu to jest znany, lecz warto go przypomnieć, czyli ten podstawowy łańcuch przeżycia. Ważną kwestią jeszcze, zanim zaczniemy jakiekolwiek działania, będzie sprawdzenie własnego bezpieczeństwa. Pierwszą rzeczą będzie badanie oddechu. Bardzo ważną rzeczą jest, jak badamy sam oddech, bo tutaj też można wiele błędów popełnić. Ważną rzeczą będzie przyłożenie policzka na wysokość 2-3 cm od ust pacjenta. Jeżeli chodzi o samą częstotliwość uciśnięć, będzie to między 100 a 120 uciśnięć na minutę. Przy silnych bólach, gdzie poziom bólu naprawdę przekracza naszą skalę, dochodzi do omdleń, bo organizm próbuje wyłączyć jak najwięcej takich funkcji, które są według niego zbędne, żeby jak najbardziej reagować na ten ból, który został gdzieś tam u nas wywołany. Natomiast mamy również napady, czyli padaczkę małą, gdzie jest to krótkotrwałe utraty świadomości lub jej zwężenie. Pierwszą pomoc, którą tutaj wykonamy, na pewno będziemy prosili pacjenta, aby próbował wymusić kaszel, aby samoistnie udało mu się wykrztusić ten pokarm. We wtorki o godzinie 19 jest zajęcia online. Godzinę serdecznie zapraszam. To są ćwiczenia nie tylko z pilatesu, natomiast również ćwiczenia, które my wykorzystujemy w gabinecie, więc jest to bardzo ciekawa alternatywa, jeżeli chodzi o rozruch, mobilizację tutaj, no i tutaj, jeżeli chodzi o warunkach domowych. Ja również serdecznie tutaj pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo za udział w tym wydarzeniu.